Witamy po raz kolejny na Prawdzie Sportu. Tym razem jesteśmy w Wągrowcu, gdzie nagrywamy spotkanie z trenerem drużyny Niebe Wągrowy, z której walczy o awans do Superligi. Witam pana. Witam serdecznie. Michał Taper. Trener Bartosz Świerat. Grający też trener tej drużyny. Zgadza się. Trenerze, proszę mi powiedzieć, jak to jest, że w takiej małej miejscowości piłka ręczna tak bardzo mocno jest rozwinięta, bo gracie praktycznie samymi wychowankami? No ja myślę, że tu jest jedna odpowiedź na to pytanie. To jest tradycja po prostu, która w tym mieście jest od można powiedzieć, zawsze. Piłka ręczna, ja przyjechałem tutaj 10 lat temu, już była wysoko rozwinięta. Wtedy zespół awansował do Superligi. Natomiast przyjeżdżałem tutaj również jako junior. Już wtedy, czy na zgrupowania, czy na mecze ligowe, już wtedy również tutaj ta piłka ręczna stała na wysokim poziomie. I to są czasy, które ja pamiętam, natomiast wiem tutaj doskonale, że ta piłka ręczna sięga jeszcze dalszych czasów. To są lata 60-70 i tutaj jest naprawdę głęboko zakorzeniona ta dyscyplina. Grono tutaj trenerów, zawodników możemy spotkać na trybunach, możemy spotkać na ulicy. Tak naprawdę kto urodził się w Wągrowcu, to w mniejszym bądź większym stopniu miał styczność z tą dyscypliną i myślę, że tutaj ta tradycja jest od wielu, wielu lat. Dobrze, trenerze, o tych takich sprawach będziemy rozmawiać potem z panem dyrektorem sportowym, panem Danielem Krupińskim, ale to będzie troszkę później. Ale jak to teraz wygląda ten sezon? Bo cały czas jesteście w czubie. Od paru sezonów, o tym jak pan już wspomniał, ten pierwszy sukces, ten 2009 awans, potem po dwóch latach spadek i cały czas jesteście w czubie tej pierwszej ligi. Co brakuje takiego? Czy to jest po prostu już... To znaczy generalnie w tej chwili gramy bodajże piąty sezon w pierwszej lidze, tak. Po ostatnim spadku Superligi. Dwa ostatnie sezony udało nam się tą ligę zwyciężyć. No, mamy fajną grupę tutaj zawodników w tej chwili. Naprawdę widać, że tu jest potencjał. I to już mówiłem na samym początku, jak tutaj zostałem, powiedzmy, tym grającym trenerem. Także to ten potencjał było widać. Natomiast te pierwsze dwa lata, zwłaszcza pierwszy sezon, no taki był dla nas dosyć ciężki po tym spadku. Trzeba było szybko tutaj wejść na odpowiednie tory. I przede wszystkim widać, że chłopaki przepracowali fajnie te lata ostatnie. Cały czas ta systematyczna praca, mnóstwo gier, turniejów, mnóstwo, praktycznie non stop grają i to jest ten owoc też, tak? To jest cały czas zespół, powtarzam, który się rozwija. Te dwa ostatnie lata udało nam się ligę wygrać, w tym sezonie również jesteśmy tutaj wysoko w tabeli, natomiast jak widzimy, ta liga już się dosyć mocno zaczęła wyrównywać i gdzieś tam jest również kilka zespołów, które również chciałyby ten wynik osiągnąć. Sportowy, tak, bo pierwsza liga jest podzielona na trzy grupy i państwo występujecie w grupie C? Grupa A. Grupa A, przepraszam, bo w grupie B jest Stalgorzów i tam jest, to ponoć to jest ta mocniejsza liga, czy to jest prawda? To są tylko dywagacje tak naprawdę. Ja myślę, że tutaj fajnie właśnie pod tym kątem jest to skonstruowane, że na koniec sezonu powstaje taki mini turniej i Final Four, tak, akurat tutaj są trzy grupy i trzy zespoły się spotykają i wtedy możemy gdzieś tam mówić, która grupa, który mistrz danej grupy zwycięża, to wtedy możemy mówić, że ta grupa była silniejsza, ta słabsza. To jest tylko tak naprawdę na koniec jeden dzień grania, czy jeden turniej i to też może mogą być różne tutaj aspekty, który zespół w danej chwili jest w lepszej formie, czy nawet problemy jakieś kadrowe mogą decydować. Mówię, to są tylko teorie. No, w każdej grupie na pewno jest kilka zespołów mocnych, takich, które czy w B, czy w C, czy u nas, które gdzieś tam chcą wygrać tą ligę. No i gdzieś są, tak jak każda liga jest podzielona, te zespoły słabsze, czy grupa Beniaminków, ale ciężko tak jednoznacznie stwierdzić, która grupa jest najsilniejsza, bo to mówię, to
To są grupy zespołów, które między sobą, tak jakbyśmy stworzyli jedną grupę, tak naprawdę, jedną pierwszą ligę, która się składa z tych czołowych zespołów, to wtedy byśmy mieli tak naprawdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast to mówię, to jest tylko tam teoria i dywagacje. Dobrze, jakie są plany przed tą drużyną w tym sezonie? Czy walka o awans, czy wygranie ligi i potem czas pokaże? Generalnie no, chcemy cały czas przede wszystkim iść do przodu. Chłopcy, żeby rozwijali się, to jest dla nas podstawa. Chcemy wprowadzać młodych zawodników, naszych wychowanków do zespołu i to jest dla nas priorytet. Wiadomo, że walczymy o zwycięstwo w każdym meczu i no, jeżeli uda się wygrać ligę, no to gramy dalej, tak? Później są baraże. W zeszłym roku nam się nie udało. W tym roku aż tak daleko nie chcę wychodzić, ponieważ no jeszcze mamy całą rundę do rozegrania. Na tą chwilę w miarę gdzieś tam to wszystko funkcjonuje i jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast mówię, jeszcze mamy całą rundę do rozegrania i na koniec mam nadzieję, że powtórzymy to, co w zeszłym roku, ale no to jest tylko sport i nie wiadomo. A takie pytanie, jak to jesteście już w finał, wygrywacie, jest awans. Czy ta drużyna da radę w Superlidze? Czy to będzie bardzo musiała być zmieniona drużyna? Powiem tak, no mamy naprawdę fajną grupę chłopaków i tutaj grając sparingi w okresie przygotowań z zespołami superligowymi było widać, że ten trzon drużyny to są naprawdę już zawodnicy, którzy prezentują poziom naprawdę zbliżony do zespołów superligowych. Widać było, że walczy każdy jak równy z równym. Tym bardziej, że część z tych chłopaków, którzy w tej chwili u nas stanowią trzon zespołu, oni grali w Superlidze. To nie jest tak, że to są chłopcy, którzy nie mieli styczności. Tak naprawdę kilku chłopaków spokojnie, według mnie, w mojej opinii, poradziłoby sobie w zespołach superligowych. Natomiast sprawa jest tego typu, że chcąc grać na najwyższym poziomie w Superlidze, trzeba mieć, no myślę, minimum dwa takie garnitury, że tak powiem, równe. Dwa równe składy, bo no, chociażby właśnie na tych meczach, na tych grach sparingowych było widać, że gdzieś tam przy jakichś rotacjach ten zespół superligowy, gdzie ma po dwóch zawodników równanych na danej pozycji, w pewnym momencie zaczął nam odjeżdżać. To oczywiście na pierwszą ligę może to są zbyt wygórowane moje oczekiwania, bo tak jak powiedziałem, my chcemy wprowadzać też młodych zawodników i oni muszą dostawać szansę gry tutaj w pierwszym zespole. I na tą chwilę to co jest, czyli ten trzon zespołu plus grono młodych zawodników, bądź tych, którzy już niedawno byli młodzi, a już zaczynają stanowić o sile zespołu, na tą chwilę według mnie to jest wystarczające. A jeżeli chodzi o Superligę, no to mówię, to już trzeba naprawdę te pozycje gdzieś tam poszczególne, na pewno trzeba by gdzieś wzmacniać. Uzupełnić. Dobrze, tak już jako rozmawiamy z trenerem, panie trenerze, tak już obtrakując od drużyny Nielby Wągrowiec, co pan sądzi o naszej kadrze? O naszej kadrze? Ja powiem szczerze, może nawiążę do minionych tutaj mistrzostw, które pokazały na tą chwilę, gdzie jesteśmy. Natomiast ja uważam tutaj i naprawdę bardzo pozytywnie w pewnych momentach tutaj mnie zaskoczyła gra naszego zespołu i tu widać na pewno w tym zespole bardzo duży potencjał, tak? Ja myślę, że to była dla... Nawet tam było podawane gdzieś tam w statystykach, że 9-10 zawodników to był dla nich debiut na takiej imprezie. To naprawdę to jest, patrząc na inne zespoły na poziomie europejskim, to kilka takich imprez trzeba przeżyć, naprawdę. Oprócz tego, że kilka takich imprez przeżyć, to zawodnicy w poszczególnych klubach, patrząc na inne reprezentacje narodowe, oni na co dzień grają na tym najwyższym poziomie światowym. Liga Mistrzów, Europejskie Puchary. Ja się cieszę, że ten zespół został, cieszę się, no to jest naturalna rzecz, że ten zespół został mocno odmłodzony. Widać, że tą świeżą krew, która potrzebuje, myślę jeszcze na pewno jednej, dwóch, trzech takich imprez,
Chłopaki muszą grać mecze na najwyższym poziomie, w najlepszych klubach, w najlepszych ligach. Mówię tutaj właśnie o tej Lidze Mistrzów. I tylko to ich będzie pchało do przodu i będziemy mogli rywalizować w przyszłości, myślę, z najlepszymi. Natomiast naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście wiadomo, że po ostatnich sukcesach reprezentacji każdy by chciał, żeby to tak trwało i trwało. Natomiast nastąpiła zmiana pokoleniowa. Mamy młodego również trenera reprezentacji, który tutaj widać, że fajną pracę wykonuje z tymi zawodnikami. Ale oni przede wszystkim potrzebują czasu tutaj jeszcze. Na pewno zabrakło dwóch, trzech nazwisk. Myślę tutaj o Tomku, w mojej opinii Tomek Gębala i Paweł Paczkowski. Również by gdzieś tą jakość tego zespołu naszego na reprezentacji narodowej poprawiła. Natomiast ja myślę, że na pewno jeszcze kilka imprez na takim poziomie, bo to musi być, to jest naturalna... Czyli można powiedzieć, że jest potencjał tej drużyny. Ja jestem optymistą, natomiast na pewno no, muszą chłopaki na tym poziomie najwyższym cały czas grać, bo to jest podstawa do tego, żeby oni się rozwijali, żeby grali cały czas o najwyższe cele. Dobrze, i wracając tak do kadry, czy tutaj jakoś szkolenie jest tak na takim dosyć mocnym poziomie, bo jak gra się w drużyna gra i jest bardziej uważna na wychowankach, są tu reprezentanci kraju gdzieś w swoich kategorii wiekowych, czy to już tak się nie odbija w pierwszej lidze? Jest to... To znaczy, powiem tak, tutaj u nas jest gra oparta na wychowankach i cały czas tutaj duży nacisk kładziemy na szkolenie. Tutaj aktualnie właśnie również dużo rozmawiamy z trenerami grup młodzieżowych, aby ten nacisk był mocno położony, bo oni mają docelowo trafiać do pierwszego zespołu. Mamy zawodników, którzy gdzieś tam powiedzmy są w szkołach mistrzostwa sportowego, czy aspirują, czy aktualnie byli. Mamy kilku absolwentów szkoły mistrzostwa sportowego, byłych reprezentantów Polski, czy grup młodzieżowych, czy juniorów. No mamy również tutaj mówię teraz o piłce seniorskiej, przykład naszego Łukasza Gieraka, który również grał i był na igrzyskach w Brazylii, także tutaj po prostu myślę, że ta praca z młodzieżą i to szkolenie musi cały czas na jak najlepszym poziomie funkcjonować, a gdzieś w danej grupie zawsze jakiś rodzynek, jakiś talent się pojawi. Jeżeli się taki pojawi, to automatycznie będzie gdzieś tam dostrzegany przez trenerów reprezentacji i mam nadzieję również z pożytkiem w przyszłości dla pierwszej reprezentacji Polski. Okej, to na razie dziękuję trenerze. My zapraszamy na spotkanie z dyrektorem sportowym Danielem Kopińskim, ale to już za chwilę, a moim trenerowi dziękujemy i powodzenia w kolejnych spotkaniach w pierwszej lidze. Przechodzimy do rozmowy z dyrektorem sportowym Nielby Wągrowiec do piłki ręcznej, z panem Danielem Kopińskim. Witam pana. Witam. Z trenerem już żeśmy omówili bardziej, jakie są plany na ten sezon, jak wygląda drużyna, jak to jest wszystko. A z panem chcielibyśmy, jak to wygląda prowadzenie takiej drużyny, no nie ma co ukrywać, w małej miejscowości, ale z sukcesami, no bo jednak cały czas w czubie pierwszej ligi, Superliga. Jak to wygląda tak od tej strony, wiadomo, zaplecza takiego, no bo wiadomo, wszyscy wiedzą, co się dzieje na parkiecie, wszyscy oglądają mecze, ale oprócz tego jest cały sztab ludzi, którzy dbają o to, żeby to wszystko było. Tak, na pewno, tak jak pan redaktor powiedział, to jest bardzo ważne, bo żeby klub funkcjonował prawidłowo i żeby zawodnicy mogli wyjść na parkiet i myśleć tylko o grze i o dobrym wyniku czy dobrym trenowaniu, potrzebne jest przygotowanie tego wszystkiego. Na szczęście w Wągrowcu ja trafiłem na taki bardzo dobry grunt. Jestem tutaj w klubie 6 lat i współpracuję z ludźmi, którzy mają w genach i we krwi ten klub, jak to się mówi. Pochodzą z Wągrowca lub są w klubie wiele lat. I tak naprawdę ja muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się współpracuje. Całym mózgiem operacyjnym tego klubu jest kobieta, można tak powiedzieć, że administracją zajmuje się u nas pani Paulina Gregor. Jest to żona jednego z najlepszych naszych zawodników, a obecnego kapitana. To jest kobieta, która zajmuje się wszystkim od zaplecza, czyli
administracja i część księgowości. Ja miałem przyjemność przez 5 lat być prezesem MKS Nielba Wągrowiec, sekcji piłki nożnej, piłki ręcznej i pływania. W związku z tym, że od roku mam inne obowiązki w mieście, jestem dyrektorem sportowym sekcji piłki ręcznej. Wcześniej współpracowałem z zarządem i do dziś współpracuję z zarządem, który jest od wielu lat w klubie. I są to, zarząd jest złożony z byłych zawodników i działaczy. No i nie mogę tu zapomnieć o bardzo ważnej osobie, która nam tutaj pomaga, jest całym duchem, honorowy prezes Jerzy Kasprzak, który od wielu lat no, jest przy tym klubie, był prezesem, tworzył Superligę, sprowadzał zawodników, szkolił przede wszystkim zawodników, chodził nawet z nimi do nich na wywiadówki, także przeżył tu najlepsze lata. Ja się dużo od niego nauczyłem. I obecnie prezesem jest Zbigniew Stanisławski, który również mnie wprowadzał do tego klubu i ze Zbyszkiem wspólnie te gorsze chwile przeżywaliśmy tutaj po spadku z Superligi i grze w pierwszym sezonie w pierwszej lidze. Na szczęście udało się to wszystko poukładać i dzisiaj muszę powiedzieć, że no, naprawdę fajnie się pracuje w takim klubie, gdzie ludzie się rozumieją, wiedzą, co mają robić. Wiadomo, finanse są bardzo ważne, bo nie będę ukrywał, ja pochodzę z innego sportu, ale przy piłce ręcznej, tak jak wspomniałem, jestem od 6 lat i na pewno finanse odgrywają tu dużą rolę. Ale gdy nie ma czasami pieniędzy, trzeba mieć wśród swoich przyjaciół, kompanów, takich ludzi, którzy będą na dobre i na złe, i osoby, o których wspomniałem, są właśnie takimi ludźmi. Zarząd, jak wspomniałem, jest też poukładany, bo to są ludzie, którzy grali kiedyś w piłkę ręczną, którzy tworzyli i oni są wyrozumiani. Nieraz są to również sponsorzy klubu. Także myślę, że tu, jeżeli chodzi o organizacyjne sprawy czysto ludzkie, to na pewno w Wągrowcu fajnie się pracuje i muszę powiedzieć, że życzyłbym każdemu, żeby trafił do takiego klubu i mógł swoją pasję rozwijać, swoje umiejętności doskonalić. Wspomniał Pan o tym zarządzie, ale teraz oprócz zarządu to wiadomo, co jest też szkolenie w tym klubie. Jak to u Państwa wygląda? Bo cała praktycznie drużyna od paru lat się opiera na wychowankach. I nie ukrywając, no mało, piłka ręczna jest mało popularną taką dyscypliną. Wiadomo, tu na miejscu jest ta historia, jest tradycja, jest tego. Ale szkolicie tych ludzi, to też wpływa na jakość tej drużyny. Całym pomysłem na Nielbę Wągrowiec od przynajmniej 5 lat, ale również lata poprzednie, nawet gra w Superlize, w Ekstraklasie, opierała się na zawodnikach, jak Pan redaktor wspomniał, wychowanych i wyszkolonych tutaj w tym klubie. Są to zawodnicy tacy jak Gierak, jak Przysiek, Siódmiak, lata wcześniejsze. Obecni zawodnicy, którzy przychodzili wszelkie grupy młodzieżowe, wszystkie grupy młodzieżowe i którzy doszli do momentu Superligi czy pierwszej ligi w seniorze, zostali w tym mieście lub odeszli na jakiś czas, grając w całej Polsce czy za granicą, wracają również do tego klubu. Na pewno dla Wągrowca bardzo ważne jest szkolenie i młodzież, dlatego że klubu nie było nigdy stać na duże transfery. Oczywiście przychodzili zawodnicy, którzy później grali w reprezentacji Polski, jak Krajewski, który był sprowadzony do Wągrowca, jak bramkarze, którzy kiedyś Wągrowiec nie posiadał, bramkarze na poziomie Superligi, też były tutaj transfery, ale opierały się w 80% na zawodnikach pochodzących z Wągrowca. Fajnie się tutaj układało szkolenie. Kolejne lata, czyli te, w których teraz obecnie jesteśmy, na pewno zderzamy się tutaj z popularną piłką nożną, która ma szkółki, posiada szkółki. No i ta piłka ręczna, jak wiemy, troszeczkę bardziej sport, nie chciałbym powiedzieć niszowy, ale mniej popularny. Akurat może nie w tej miejscowości, ale w Polsce generuje ten troszeczkę nisz. I na pewno musimy dbać o to, żeby byli zawodnicy w różnych grupach wiekowych. Posiadamy 7 takich grup.
Ja bym sobie życzył, żeby minimum było po 25 osób w takiej grupie, bo wiadomo, że to później są różne przypadki i gdzieś ten zespół w postaci tych 16-18 zawodników to jest taki optymalny, który gdzieś by tam szedł dalej. No, bywa z tym różnie. Cieszę się, że nadal utrzymujemy ten poziom szkolenia, że biliśmy się w ostatnich latach z najlepszymi, że nasza młodzież oprócz tego, że gra w Nierbie Wągrowiec, gra również w Polsce. My wypożyczamy zawodników, współpracujemy z Bydgoszczą, z Grudziądzem, z Obornikami. Zawodnicy, którzy osiągają wiek juniora, żeby łatwiej było przejść do pierwszej ligi, są wypożyczani do drugiej ligi, ogrywają się w trzeciej lidze. Myślę, że to jest taka filozofia, która powinna być przyświecać takiemu klubowi, który chce później korzystać ze swoich wychowanków. Dobrze, teraz pan jako członek zarządu, ten dyrektor zarządzający tym... Dyrektor sportowy, członkiem zarządu nie jestem. Znaczy, no przepraszam, dyrektor sportowy do spraw piłki ręcznej. Jako osoby zarządzające, co roku walczycie w barażach o awans. Tak. Czy co roku jesteście Państwo nastawieni na to, żeby bić się o to i wejść do tej Superligi, czy to jest po prostu takie, gdzieś pewna granica się dzieje, że na przykład w tym sezonie znowu wygrywacie swoją grupę, spotykacie się ze zwycięzcami grupy B i C i walczycie o ten awans. Czy jest już zapowiedziane może to, że musi być awans, czy to nie ma takiej teraz jakby potrzeby, bo wiadomo, każdy tak, gdzieś tam ma tą swoją... Powiem tak, no, nie staramy się nie nakładać ciśnienia na zawodników z pierwszego zespołu i w ogóle tutaj na sztabie trenerskim. My oczywiście spotykamy się, rozmawiamy. Nierba ma takich kibiców, że no nie da się grać o środek tabeli, gdzieś tam o utrzymanie. No jest to trudne. Kibic Stóp Wągrowcy jest bardzo wymagający, zna się na piłce ręcznej, oglądał Superligę, doświadczył tego. Na pewno bardzo byśmy chcieli grać w Superlidze. Ja wielokrotnie brałem udział w spotkaniach na temat Superligi, jak to jest tworzone. Zgadzam się tutaj z trenerem Molskim, bo oglądałem również jego wywiad. Moim zdaniem to, co robi Superliga, zabija trochę piłkę ręczną na poziomie pierwszej ligi. Ja mogę o tym powiedzieć, dlatego że wiem, ile potrzeba jest zaangażowania, finansów, żeby utrzymać zespół przez kilka lat na poziomie pierwszej trójki. Zwłaszcza w takim mieście jak Wągrowiec, który ma 25 do 30 tysięcy mieszkańców i opiera się w 80-90% na wychowankach. Uważam, że to nie jest dobre. Sama Superliga na pewno poszła krok do przodu, pokazują w telewizji, jest PTV Sport, wcześniej Kanal Plus, grają zespoły, ale jest limit 2 milionów złotych. Dla zespołu, który go wygrywa i który nawet nie wiadomo jakby się starał i nie zbierze tych 2 milionów złotych, no nie ma możliwości awansowania. Nam przyświeca cel taki, żeby się rozwijać i oczywiście bardzo bym chciał, żeby chłopacy, zawodnicy z Wągrowca, MKS Nielba wygrała pierwszą ligę, wygrała baraże i grała w Superlidze. Trzeba spełniać wszystkie założenia. My żeśmy dwukrotnie podchodzili do tego. Graliśmy, raz nie zebraliśmy tej puli. Za drugim razem, czyli w zeszłym roku, zagraliśmy w barażach. Przegraliśmy z obecnym Benaminkiem z Tarnowem. Później ze Stalą Mielec, która grała z nami baraże. No i tam się okazało, że niestety nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie sportowym. Teraz kolejny rok chcielibyśmy wygrać. No to była, można powiedzieć, potrójny handicap wygrania pierwszej ligi. No ale ja liczę się z tym, że my musimy zebrać 2 miliony złotych. Mamy przychylną władzę. Popiera nas i pan burmistrz Jarosław Berendt i wiceburmistrz Piotr Pałczyński, są dobre wiatry dla piłki ręcznej w Wągrowcu. Bardzo się cieszymy, że tak miasto tutaj wspiera Nielbę i wspiera klub, że pan burmistrz rozumie ten sport. Sam będąc kiedyś dyrektorem szkoły, pomagał nam, między innymi wychowanków naszych, kształcił. Oni dzisiaj grają w pierwszym zespole, bo to jest bardzo też ważne, żeby również ze sportem szła nauka, żeby chłopacy też mieli drugą alternatywę. I ja liczę na to, że miasto na pewno nam pomoże. My sami musimy się starać o sponsorów z zewnątrz,
i o drużyny, o ludzi, którzy będą chcieli wesprzeć nas w tym dążeniu do Superligi, no i do zebraniu tych 2 milionów złotych, no bo sportowo można próbować i może się udać wejść, no ale trzeba mieć już wtedy zabezpieczone te 2 miliony złotych. Wspomniał Pan o sponsorach. Jak tutaj wygląda ten rynek taki sponsorski? Czy to jest ciężko tutaj, czy musicie już gdzieś tam wychodzić dalej? Tak jak no, wiele klubów już coraz częściej tych sponsorów szuka w dalszych częściach kraju, gdzieś tam ktoś, kto jest powiązany gdzieś tam ze sportem. Czy tutaj ta przychylność lokalna jest dobra, czy... Od lata poprzednie, czy lata, w których grała Nielba w Superlidze, opierał się klub na sponsorach z Wągrowca i z okolic. Na pewno pomagało bardzo miasto za czasów burmistrza Wilczyńskiego. Była duża przychylność, był duży fan, było dużo kibiców. Dzisiaj oczywiście są kibice na trybunach. Jeżeli chodzi o sponsorów, to na pewno pochodzą oni z okolic Wągrowca. Czy tylko na tych kibicach, tylko na tych sponsorach oprzeć budżet? No nie da się. Klub musi wychodzić dalej i wszelkie nasze dążenia właśnie na tym polegają, żeby rozmawiać, spotykać się i organizować sponsorów również spoza Wągrowca. Najlepiej by było objąć, żeby nie objął jakiś silny mecenas i w tym wszystkim dopełnieniu do władzy sponsorów lokalnych plus możnego mecenasa powinno się udać zebrać 2 miliony złotych i grać nie tylko przez ileś sezonów w Superlidze. Dobrze. Więc tu już jakby tą taką sprawę mamy rozwiązaną. Wspomniał Pan o wychowankach. Czy wychowankowie jakoś pamiętają o tym klubie, wspierają? Tutaj mamy koszulkę Gieraka, jest wychowankiem jest Artur Siódmiak. Czy jakiś odzew od nich jest taki z powrotem tutaj, że jednak chcą wracać do klubu macierzystego, nawet nie może macierzystego, bo też mogą być wychowankami, a nie pochodzić stąd? Czy... Ja muszę powiedzieć, że my mamy szczęście do rozsądnych młodych ludzi i do wiernych wychowanków. Przynajmniej ja doświadczyłem tego, że przez te lata, w którym jestem w klubie, to zawodnicy pojawiają się, zawsze można na nich liczyć, biorą udział w akcjach, wspierają nas. Deklarują praktycznie wszyscy, że gdzieś tam na zakończenie kariery, czy w momencie, gdy będą z powrotem wracali, chcieliby grać w Nielbie. No, Łukasz Gierak jest tego najlepszym przykładem. W poprzednich sezonach tacy zawodnicy jak Krzysztof Pawlaczek, jak Robert Kamyszek, jak Paweł Gąsiorek, jak Winiewski, który gra teraz w Norwegii, 2 dni temu dzwonił do mnie. Mówił: prezes, co tam przysłać, jakiś gadżet na mecz, może coś do rozlosowania, graliśmy w europejskich pucharach. Jest to miłe, jest to fajne. To jest dobre dla młodzieży, która tutaj się wychowuje. To jest dobre jako taki znak, że oni nie zapominają o Wągrowcu, nie wstydzą się Wągrowca. To są ludzie, którzy się również tutaj wykształcili, którzy niejednokrotnie łączyli pracę z grą w klubie. I oni wiedzą, ile kosztuje utrzymanie takiego klubu i dobrej atmosfery. I myślę, że przyszłość należy do nich. Oni wrócą do tego klubu, już wracają, deklarują, że chcieliby prowadzić grupy młodzieżowe. To bardzo cieszy. Więc klub, który, tak można powiedzieć, no i zaprzyjaźniona rodzina, taka, że wszyscy... No to dobre słowo. Razem są na wszyscy ręce na pokład i walczą o to niebo. Dziękuję Panie Dyrektorze za to spotkanie, że mogłem tutaj w ogóle być i jeszcze mam nadzieję, że obejrzymy jeszcze dzisiaj mecz. No mam nadzieję, że wygramy mecz. Znaczy ja życzę Państwu, żeby wygrać ten mecz i kolejny, żeby walczyć o ten awans. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału, tak samo subskrybowania strony czy by mediach społecznościowych Nielby Wągrowiec Piłka Ręczna, bo jednak dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i też zobaczyć, jak to klub działa. My zapraszamy na kolejne spotkania, więc do zobaczenia. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was, coraz więcej tych spotkań będzie. Jesteśmy w trakcie nagrywania kolejnych spotkań, więc zapraszamy i do zobaczenia.